Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes. W poprzednim odcinku dogoniliśmy Lokiego, dogoniliśmy Red Skulla. Red Skull dostał po dupsku i to dosyć ostro i nagle pojawił się Wolverine i rozdupcył portal rozdupcył, przez który uciekł Loki. Dokąd? No ponoć tam, gdzie jest Thor, ale czy faktycznie? To na pewno się okaże. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj. W każdym bądź razie teraz mamy jakąś tam misję do rozpoczęcia. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale obejrzę sobie i sobie przypomnę, ale to potem. W każdym bądź razie rozpoczynamy. Postęp 6,8% i potwierdzamy wczytywanie. Jak już pewnie większość z was widziała, na samym początku teraz to powiem, bo potem zapomnę. Słuchajcie, jak wy piszecie jakiś komentarz, wpiszecie gdzieś tam komentarz pod jakimś filmikiem, to niestety jest teraz tak z tymi nowymi komentarzami, że jak macie zaznaczoną opcję, że nie pozwalacie na odpowiadanie na wasze komentarze, to ja nie mogę na nie odpowiedzieć. Niestety. Musicie, to gdzieś jest w opcjach, na pewno w internecie też jest napisane, jak to sobie ustawić, ale jeżeli macie ustawione wyłączone odpowiedzi na wasze komentarze, to w tym momencie ja nie mogę wam odpowiadać. I to nie, że nie chcę, bo właśnie chcę, próbuję, niestety wyświetla, nie mogę odpowiedzieć na ten komentarz. No i dupa zbita. Więc jeżeli chcecie, żebym wam odpowiadał, to sprawdźcie to sobie. No i ustawcie tak, żebym mógł odpowiadać, bo chyba to na tym polegają komentarze. No ale naprawdę, ja chcę odpowiadać, ale nie mogę, jeżeli wy macie źle ustawione. Tak, niestety, to pipkowa to działa. No ale dobra, mamy nasz save, niech się już w końcu wczyta. No ale tak, to jest ważne. Mam nadzieję, że ktoś, kto oglądał którykolwiek odcinek, jakiś komentarz napisał i biedaczysko nie dostał ode mnie odpowiedzi, no to wiedz, że prawdopodobnie po prostu masz ustawione to źle. No bo ja z tego co pamiętam odpowiadam teraz na wszystkie komentarze, które się pojawiają pod tymi odcinkami z LEGO. Na te najnowsze w większości odpowiadam, prawie wszystkie. Tak więc jak napisałeś komentarz, nie ma odpowiedzi, to znaczy, że coś jest nie halo, coś masz źle ustawione, coś jest nie tak. Okej, słuchajcie, bo ja się wczoraj dowiedziałem, co to jest ta organizacja Hydra. No się dowiedziałem, pewnie już każdy z was widział pod filmikiem było napisane, tam kilku znawców się wypowiedziało. Bardzo dziękuję wam za to, żeście powiedzieli, że to była organizacja skupiająca najgorszych nazistów, prawda, i tam Kapitan Ameryka z nimi walczył, na czele stał Red Skull. No i koniec końców Kapitan Ameryka złapał Red Skulla, uwięził gdzieś na terytorium Polski. Polska się pojawia, słuchajcie, czyli jesteśmy fajni. Wow, nie, powoli. Stop, bo teraz troszkę znowu jakaś pewnie wieża do eksploracji. No, już powinniśmy się do nich przyzwyczaić, chociaż czekajcie, to jest jakiś port, bo w sumie nie pamiętam, co my tu mamy konkretnego zrobić. Oj, coś się załączyło, coś się popsuło? Nie. Misja, hehe, znalazłem. Dobra, jedziemy, co to jest, co pani mądra nam tu powie zaraz. Most of what S.H.I.E.L.D. knows about Thor and his people remains highly classified. What little information we've obtained about his home, Asgard, comes from, well, this one children's book found by Dr. Eric Selvig in New Mexico. Seems pretty accurate so far. Czyli dzieci wiedzą więcej niż on. Thor! O lol! Thor! Nie lubię tego Wolverina. Very theatrical with the lightning and everything. He is the god of thunder. It's sort of his thing. I sense the opening of the vortex because brother Loki used it as a pathway to Asgard. What the heck's he after? He is ever after only one thing, power. And also helmets with horns. He's really into those. Hem z rogami, fajna sprawa. Do Asgardu! This is great! Better than any roller coaster! Ale jazda! Kim ja kieruję? Kapitanem Ameryką, okej. Zbierajmy pieniążki, bo to już jest misja. Będziemy potrzebowali do prawdziwego wyznawcy. Aha, no tak, no można wpaść w otwór. O, budka telefoniczna, ciekawe, czy był Superman w niej. Ja cię, Asgard na pewno jest fajny. Widziałem, powiem wam szczerze, widziałem jakiś film.
też z Thorem, ale to wtedy Thor jeszcze nie był taki fajny, bo gdzieś tam był na ziemi, coś tam kręcił jakieś porno movie i takie te... No nieważne, ale widziałem jakiś ta film. Let's not do that again. Co ty gadasz? Fajna jazda była. I'm so dizzy, I'm seeing stars, but no stripes. How much frost and ice? Loki must be working with the frost giants of Jotunheim. Z lodowymi olbrzymami, ale ja chcę pokierować mistrzem błyskawic. Uwaga! Ej, co jest? Ładuj się. Wow! Wow! Ale fajnie. Oh yeah! No przypomniało ci się. Tak jest! My mamy taką umiejętność. Na przykład taką. No, sorry Thor, ale mi podlasłeś. Wszystko możemy topić, ponieważ mamy człowieka pochodnie, ale musimy troszkę sobie jeszcze pochodzić tym kolesiem od tego, no Thorem. No bo przecież to jest jego tutaj ojczyzna i coś trzeba z kolesiem zrobić. Nie możemy go tak tutaj samopasem, zresztą to jest nowa postać. Powiem wam, że człowiek pochodnia bardzo mi się podoba. No, nie ma co ukrywać, koleś ma bardzo fajne moce, jest w sumie takie... No ja bardzo cholernie podobny jak Iron Man, dlatego Iron Manem mi się bardzo dobrze gra, tak więc pewnie dlatego równie dobrze gra mi się Thorem. Wow! Uhuhuhu! Helikopterek! I na pochybel! O, słuchajcie, też mamy moce. Tylko niestety nie wiem co te moce robią. Może potem się okaże, niestety tego rozwalić nie możemy. Zapal się. Flame on! No nie gaś, tylko zapal się. Okej, bo musisz tutaj roztapić trochę te lody, rozgrzać atmosferę i te sprawy. Okej, coś tutaj udało nam się roztopić. Poroztapiamy resztę. Jak widzicie, Asgard póki co nie jest zbyt przyjazny dla nas. Jesteś w pułapce, poszukaj wyjścia z obserwatorium. Oj, lodowe olbrzymy. No właśnie, nie są jakieś specjalnie wielkie. No, dosyć takie kurduplaśne, no ale trudno. Nie możemy wybrzydzać, dają lodowego olbrzyma, to trzeba się cieszyć, że dają. A nie narzekać jeszcze, tego nie możemy rozwalić. Ha, wystarczy, że chodzę obok i się topi. Dobre, won mi stąd. Czekajcie, ja tu coś mogłem chyba zrobić. A no nie, niespecjalnie. No dobrze. Coś mogę zbudować, mogę. To budujemy. Tak zazwyczaj się gra, że coś się niszczy, coś się buduje. Tak to zazwyczaj wygląda. Posprzątajmy tu troszkę. Posprzątajmy tu. Rozwalić olbrzymi! I wszystkich po drodze. No bo podłażą mi te pampry tutaj. Cholera, no won mi stąd. W sumie jestem ciekaw, czy śmiertelnik może przejść do Asgardu z ziemi. To jest dobre pytanie. Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź, to proszę napisać. Wow, wszystko możemy potopić. Lody możemy potopić. Oj, to się tutaj coś jest. A nic. Myślałem, że coś dostaniemy, ale to tam hajs, to nie warto. No, na dół. Dziękuję. Dobra, tutaj mamy jeszcze trochę hajsu. Pamiętajcie, prawdziwy wyznawca musi być. Musi, nie? No po prostu to już jest tradycja. Już ostatnio nam idzie tak dobrze z tym prawdziwym wyznawcą, dlatego nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy tym razem tego nie zrobić. A więc zrobimy. Dalej, dajcie mi tego Thora. Ty młocie. O, słyszeliście? Stanali, gdzieś tutaj jest, tylko cholera wie gdzie. Coś się naładowało, co to robi? No miecz bardzo przystojny. Byle tego nie rozdupcyło, bo ja tu jestem w środku i nie chciałbym zginąć i stracić pieniążków. Okej, okay, jest wyjście. O kurde, znowu te lodowe olbrzymy. Ej, a młot to gdzie masz? No właśnie. Całkiem przyjaźnie się nim bije. Nie mogę narzekać. Idziemy. Wow, jako fajno jest tu. Ładna ojczyzna, ładna, fajne masz tutaj mieszkanko, nie ma co. A jaki masz fajny kolorowy most? No właśnie. No co ty gadasz, Wolverine? Zaje fajny kolorowy most i to magiczny.
Sam by taki chciał mieć, po prostu zazdrości. On to lubi tak. Myśli, że co, że się goli i jest fajny. Tak, ja też się golę, a fajny nie jestem. No takie są niestety sytuacje życiowe. Roztop. Trzeba zniszczyć, bo potrzebujemy pieniądze. Lubię pieniądze. Daj mi tu pieniądze. Mamy do zabicia jeszcze 10 lodowych olbrzymów. Loki, ty wieśniaku w głupiej czapce! Ja cię zabiję! Nie. Masz zły gust! I odpadł byś z bitwy o dom! Ej, chwila. Sam się uspokój. Na się zaraz w łeb dostaniesz i zobaczymy, czy będziesz taki spokojny, cwaniaczku. Zobaczymy. Jak podejdę tutaj z moją zapałką i roztopię twój zapał. No się powinno się mówić ugaszę raczej, nie? No w tym przypadku będzie inaczej. Nawet nie podejdziecie, lodowe gnoje. Ej, ej, od tyłu? Co to jest od tyłu? Dobra, jest, trochę żeśmy ich tutaj potłukli. Możemy teraz... Buch. Ej! Przecież ja jestem powietrzem. Co? Ogniem. Dobra, nieważne. Nie będziemy się przejmować, bo ja chcę tego... ja potrzebuję tylko hajsu. Przepraszam. Słyszeliście kury? Czy ja już mam takie jakieś przesłuchy? Czekaj. Walnij mu. No walnij temu osłowi. No. No czemu zniknął, no? Masz w łeb! Braciszku, dostaniesz po tej mordzie. Flamon! I co tu mamy? Pieniądze! A my lubimy pieniądze! Dobra, trzeba to jakoś stopić. Słuchajcie, dalej, człowiek pochodnia. Przysłuż się społeczeństwu! Tak jest! A kto to tworzy? Obstawiam, że Thor. Biedaczysko, własne drzwi musi sobie niszczyć. Przecież on tu mieszka! I każecie mu drzwi niszczyć? Zobaczcie, oni mają nawet sosenki. Tak, to jest Asgard. Całkiem tu ładnie. Nieprawda, to ty chodzisz tam, gdzie ja. A nie ja tam, gdzie ty. Weź mnie nie denerwuj. Za przeproszeniem. Jak dostaniesz po łbie, zobaczysz, koniec z telewizją, mama o wszystkim się dowie, kochanie. I będziesz się uczył i nie będziesz już rozrabiał i próbował zawładnąć światem. Koniec. Koniec tego dobrego. Bez obaw, ja zaraz tam polecę, tylko ja trochę tutaj pieniążków jeszcze ten sobie zdobędę. Więc chwileczkę poczekajmy. Super, ale dobrze, że mamy drugą. Dzień dobry. Tak jest. Długo tak będziesz uciekał, cykorze? Wstań do walki jak prawdziwy mężczyzna z rogami na głowie. No. To jest jednak pipka. Nie da się ukryć. To nie jest prawdziwy mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna stanąłby, zdjąłby tą głupią czapkę z rogami i by walczył. Tak jest, tak by zrobił prawdziwy mężczyzna, ja wam mówię. Coś o tym wiem. No się niewiele, ale coś tam wiem. Kwiatek! I po kwiatku. Ej, tu można coś zbudować z tego kwiatka? Nie. Ale z tego tutaj możemy, ale poczekajcie, bo to są pieniądze, grube pieniądze. No, Wolverine. Zbudujmy im schody, bo będą, kurde, tam stać do usranej śmierci. Na pewno Asgard im się podoba, ale chyba by chcieli wrócić kiedyś na ziemię. Proszę bardzo, jako kładka. Sam bym lepszej nie zrobił. O, człowiek zwierzę się przyda. Ciach. Dobra, coś my teraz uruchomili. A, po prostu otwarliśmy drzwi. Można i tak. Jeronimo! Wieśniakimo!
się zmęczył. Lol, what? No, miało być to. Ten to ma dobrze, nie musi za prąd płacić. Niewyczerpane źródło prądu. Ty widzieliście, kapitan Amer... Jej, co to się dzieje? Ale bajer! Kisiel w majtach normalnie. Daj jeszcze raz coś takiego. A ty czekaj, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie. Już się tak nie podniecajmy. Bo on może to zniszczyć, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, może. Nawet chyba powinien. Zaraz będzie prawdziwy wyznawca. Jeszcze tylko chwilkę. Tu na pewno będą pieniądze. Muszą być, grube. Ale tu ile jest? Obczajcie to. No tu niestety za wiele nie zrobimy, bo nie mamy tego jakiegoś kolesia, który potrafi rozwalić te świecące. Tu by się przydał Iron Man albo inne takie. O, czekajcie, tutaj coś tu mogę zbudować. Ale z drugiej strony je zbuduję, tak więc niewiele to da zapewne. No więc sobie to olejemy troszkę. I wrócimy tutaj do naszej misji głównej. Tu jeszcze mamy coś do zniszczenia. Może tylko pieniądze. A myślałem, że jednak coś może wypadnie, ale wypadło nic. Dobra, zbuduj to i idziemy dalej. Poznajecie ten symbol? Oczywiście, tylko Kapitan Ameryka występuje w takich barwach z tą swoją śmieszną tarczą. Dum. Dum. Jacie. To w Asgardzie, tak zaawansowanej cywilizacji, mają pokrętła? No hello, no nie wiem, tu się już samo powinno otwierać, schody powinny być ruchome. No, ja nie narzekam, no całkiem przyzwoicie. Znaczy, przydałoby się jakieś martini z lodem, ale... Dobra, Wolverine, teraz twoja szansa. Znowu kogut! No ty oszuście jeden, dlaczego uciekasz? Nie uciekaj przede mną! Dobra, poczekajcie, bo ja tam mam sprawę do załatwienia Jest! Znowu się udało! Nie, no ja już mówię, to już jest tradycja. Nam się po prostu zawsze musi udać. Już teraz to musi się nam zawsze udać. Czekajcie, tam jest kwiatek do uwolnienia, zaraz go uwolnimy. Kwiatek! I rozwalimy ten kwiatek. To jest potężna moc. Laser w łapie. Każdy by chciał mieć laser w łapie. Kto by nie chciał? Uwaga, dostaniemy mini zestaw! Tak jest! Drugi? Jak kiedy był pierwszy? Chyba w ogóle w całym życiu. Chodź, prosiaczku, wykop mi tutaj. Rachu ciachu, dobra. Co żeś tam wykopał? Czyżby to był? Nie, no dzisiaj to bijemy rekordy. Trzeci jeszcze tyle nie było. Dobra, ale już nie pierdu, weź to uruchom, bo musimy iść dalej. Loki w końcu musi dostać klapsa na dupę. Byś się już o to prosił. To by się mogło wydawać problemem, ale nie zapomnij, że mamy człowieka helikoptera. No dalej, załącz się. He. No co jest? No dlaczego nie mogę aktywować? Może coś jeszcze trzeba? Hajs. Nie, dobra, chwila, pomyślmy, bo po prostu już po prostu nie wiem co zrobić. Na dół, poproszę ciebie, ja ciebie. I muszę pomyśleć, bo nie wiem co zrobić. No bo cholera, nie mogę się tutaj ten. Nie chce mi się załączyć. No X, tak? No nie mogę! Co za dziadostwo? Czekajcie, może jakieś dobre położenie, coś? Żeby to X wyskoczyło?
No nie, po prostu nie i koniec. Do środka wejść nie idzie. Z tej strony nie, bo nie ma tego zwierzaka. A to się nie chce włączyć, bo... Bo źle stoję, tak? Bo jestem za blisko albo za daleko. Może dalej jakoś... No głupi jesteś, nie tak. No ludzie, no... To już jest przesada, naprawdę, no. Co to ma być? No przecież, kurde, już żeśmy nie raz ładowali to jajco, nie? No w końcu, tej patrzcie, się uruchomiło. No normalnie już chciałem krzyczeć, robić cięcie, ale no dobra, na całe szczęście się udało. Ale gówno nie z tej ziemi, nie wiem, może faktycznie trzeba było najpierw B, a potem coś, albo dopiero jak załączyłem B, to mi się przypomniało, że tam ma być X i... Nie wiem, nieważne, nie interesuję się już tym. Ważne, że mamy tutaj tego zwierzoka. No tak, już wyczuł smród. Okej, okay, but... Tej, helikopter. Nie rozkręcaj tutaj. Tam masz coś do rozwalenia. Nie! A to był posąg taty. On go lubił. To jest złote, a my dobrze wiemy, co możemy zniszczyć. Czym możemy zniszczyć złote rzeczy. Bong! Słuchajcie, normalnie... Nie wiem, albo oni po prostu ustawili tak bardzo niski próg tego prawdziwego wyznawcy, że tam wystarczy troszkę pozbierać na mapie, albo po prostu jesteśmy tacy świetni, że zawsze nam się udaje aż tyle zebrać. Raczej to drugie. Po prostu jesteśmy tacy świetni. My? TZN? Rozwalić dziaduchów. Nie tu, no masz szczęście. A, tu. No czemu nie można z latania? Dostał kopa i się zdziwił. Rozwalić dziada. Flema, motherfucker. Nie no. Ile ich tu? Bez przesady, wszystkich mam bić? Jeden tylko ma dostać klapsiocha. Raz. Dwa. I założę się, że to będzie ten ostatni. Wolverine! Jest! Faktycznie, no patrz, no ten... Myślisz, on wyczuwa nawet śmierdzącą wodę kolońską. To jest ten! A masz! Klapsa w dupę! Byłeś niegrzeczny i mamusia nie da ci już obiadku. Znowu uciekł! No nie mówcie, no... Czy ta cykoria wreszcie... jakoś posunie się do jakichś męskich czynów i stanie do walki, prawdziwej walki, jak superbohater z superbohaterem? Ten tam non-stop niucha. Niuch. Nie, ale drzwi to mają wyryczypiste w tym Asgardzie, nie? Też bym takie chciał. Kurde, styluwa taka, że nie ma co. Wszystko złote i w ogóle takie fajne znaczki. Zameczek w ogóle to jest, no to jest coś fajnego, naprawdę. Ten lód bym co prawda wziął sobie, ale... Oh, and so am I, brother. I intend to get my revenge on you, on Earth, and on Asgard. What are you planning, Loki? You can't make me tell. You are not the god of me. Oh? Thou dost vex me with that taunt. You have used it since we were children. Do you remember this little plaything? Jaki fajny golem! No słodziak. A jaki ma gorący oddech! Czuję, że tutaj człowiek pochodnia raczej nie zda egzaminu. Chociaż ogień ogniem też można zwalczać. Uaaaaa!
boję się! Uciekaj, kapitanie Ameryko! Uciekaj, ile masz sił w nogach! Uwaga, leci! Dobra, pomyślmy jak rozdupczyć tego dziaducha. Płomienie, płomienie, płomienie. Załącz się! Uwaga! Wow! Dobra, uwaga, bo mamy tutaj do spalenia. Tutaj biją mnie. Grube lodowce. Nasze, no, olbrzymi grób. Ale poszedł dymuwa. Tam jeszcze jesteś do rozwalenia. No weź się ogrzej, człowieku, dalej. Uwaga, no tak, jeszcze dostał zaraz z meteorytu. Kurde, co tu się dzieje, panowie? No i znowu, ej, nie mogę się ruszyć, nie mogę tam podejść. Coś jest nie tak, coś jest nie halo. Na dół. Weź to zniszcz, póki możesz. Ała. 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 Ale to chyba nie na tym polega. Ale jak już niszczę, to zniszczę. Uwaga! To coś, to coś, to trzeba. Albo i nie to. No, ja też bym go posłuchał. Co, znowu się rozpadłem? Cholera, jasna. Uważaj na tego... Mędarz. No, tam raczej nie podejdziemy. Też mam taką moc. Ale na niewiele ci daje. Ej, w kostkę może. Nie, o, jest, tu coś do zbudowania. Ej, mnie ogień nie szkodzi. Ale jazda. Bo ja przecież jestem z ognia. Ameryko, to jest twój dzień. Tak jest, jeszcze tylko tak 5 razy i po Loki. I tej jego śmiesznej czapce. No pest! Uwaga, zapal się. Ej, ej! Idziemy. A miał być X, no dobra. Uuuu, ale dostał serducho jednego cycka nieba. Jeszcze drugi i będzie po zabawie. Uwaga, spadam już stąd. Zorientuj się, co możesz zbudować. Poptoka. Destroyer, to się nazywa Destroyer, ale bym chciał się takim pokierować. Uwaga, ja się zaraz naładuję. Reload, motherfucker. Dobra, potrzebujemy jakichś klocków, potrzebujemy klocków. Gdzie mamy jakieś klocki? Uwaga, szybko się zmieniajmy. Dobra, jest. Klocki, klocki, klocki. Potrzebuję klocków. Dobra, trzeba ich tu trochę pokonać. Na pewno coś z nich powinno zostać. Tak więc nie zwlekajmy. Ja się nie boję, bo mnie laser nie bije. O, jest! Budujmy. Na całe szczęście człowiek pochodnia jest z ognia. I ogień mi nie straszny. Ale te trole mnie wkurzają. Kapitanie Ameryko! Gdzie jesteś, Ameryka? No chodź tu, ty ośli. A, trafię. I przypalimy mu dupela. I co? Aż ci się rogi wyprostowały, co? No ej! Ja tu buduję, a ty mi tu niszczysz. Jeps! Po drugim cycku. Ach! Jeszcze trochę i nie będzie już ci co odrąbać. Chyba, że... Uciekamy stąd. Nie, nie tego! Ale się fajnie ten. Tak jest! On coś tam gadał, ale mam nadzieję, że to nie było nic ważnego. Coś tam, że chciałbym mieć moją moc regeneracji. Ale wydaje mi się, że to raczej nie było większego znaczenia. Bo i tak potrzebujemy przecież ten podest dla Kapitana Ameryki, żeby ten mógł z kolei sobie odbić promień śmierci. Gdzie spadnie? Tam spadło. Ale będziesz musiał. No trudno, no dostanie klapsa i tyle, no. Nie będziemy jakoś specjalnie za nim płakać. Tak jest! Zaraz dostanie. A to się zdziwiłeś, nie? Trzeci raz na tą samą sztuczkę się nabierasz? Patafiańcu?
No ej! I ty mi znowu niszczysz. No, nie byłbym tego taki pewien, bo twój kolega zaraz nie będzie miał głowy. Już nie ma głowy. Troszkę za szybko to powiedziałem. Czy on będzie się jeszcze ruszał? No nie specjalnie. Loki? Złaź tu! No ty cykorianie! Ale pamiętajcie, że mamy... Niszczyć go! Nie, no niech go Thor pokona. Uwaga! I po zabawie. I co, taki cwany jesteś tym swoim sześcianikiem? Słusznie. No, znowu zniknął! Nie, ten po prostu to jest mistrz znikania. Hey Blondie, I hate to point this out, but it just got stolen from there. Maybe your security's not so good. SHIELD has an entire battalion of troops dedicated to guarding the Tesseract. Humans, guarding this item of immense power. Please, I can rain thunder and lightning on anyone who touches it. Okay. Dlaczego? A co tam robił śmiecia? Dlaczego on zapieprzył kostkę? Ej! Okej. Koleś zapieprzył nam naszą kostkę. Ja bym z Thorem nie zadzierał. Ale... No nic, Loki uciekł, niestety nic. Destroyer! Ale mini figurka. Szkoda, że tylko mini, ale zawsze coś. Lodowy olbrzym, który jest nie większy niż inni. No trudno. Słuchajcie, hajsu mamy jak lodu. Będzie trzeba powoli zacząć wykorzystywać ten jakieś szczytne cele. Nie wiem, czerwone klocki, ale gdzie one są pochowane? Czy w ogóle takie istnieją? Nie wiem, nie wiem. Tego się pewnie kiedyś tam dowiemy. Sprawdźmy, co na nas czeka. Harry Potter? A nie. But where's the power source you promised me? It's all we need. I know where it is. We can acquire it from the mutants. The X-Men? Very well. I've planned for every contingency. I'll dispatch some associates to reacquire it. Ciekawy jestem, jak profesora... No właśnie, Xaviera zrobili. Brought you something, professor. Figure this can help us find Magneto. The only thing I think it will find for us is unwanted attention. Oh dear. Oh, that doesn't sound good. Cyklop! That doesn't look good. Grey, coś tam, Jane Grey. Ale się oglądało cyklopów, nie ma co. Naprawdę powiem wam, że cyklopów, ja pierwsze X-Menów, to się naoglądałem sporo. Jean Grey, ale niestety, sprawdźmy sobie dodatki. No jest, są dodatki i przebrania mają dostępne. Monety... Monety razy dwa mamy dostępne? A, dostępne do kupienia, ale nie do... Dostępne, odświetne, ale niestety nie możemy jeszcze, bo nie kupiliśmy. No dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj bardzo serdecznie wam już dziękuję. Jak widzicie, teraz przeniesiemy się do świata X-Menów, mutantów. No i kogo tu spotkamy? Ile tutaj będzie postaci z filmu, kreskówki? No, zobaczymy już w następnej misji i pewnie w następnych również. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Do widzenia, cześć!